Moi kochani, witam Was na naszym kanale Innowacyjny Dom. Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy koło pompy Akont. Koło nas jest Pan Jerzy. Jest to Pan, który zakupił od nas to urządzenie wraz z montażem. Panie Jerzy, proszę przywitać się z oglądającym nasz kanał. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Z Panem Jerzym za chwilkę porozmawiam o jego domu. Wejdziemy do kotłowni. Nakręciliśmy przed chwileczką odcinek z Irkiem, który opowiada o tej pompie, jak przebiegł jakby montaż, a z Panem Jerzym porozmawiamy w jego kotłowni o tym, dlaczego się zdecydował właśnie na pompę ciepła i dlaczego właśnie wybrał Akonda. Panie Jerzy, proszę mi tylko tutaj powiedzieć tą rzecz, bo stoimy przy pompie. Widzi Pan, jak ona wygląda. Wcześniej Pan ją widział tylko na zdjęciach. Na zdjęcia. Jak oni ją tu wyciągnęli, postawili, to jaka pierwsza myśl Panu przyszła? No, wielkość. No i wygląd fajny, nie? Z nierdzewki to też jest dobry plus. Tak. No i gabaryty. No, dobra pompa też swoje waży i jest duża. Tu jest duży, z tyłu jest duży wentylator, tak. Ale ta pompa jest bardzo cicha. Czyli po prostu pierwsze, co ma powiedział, że jest duża, tak? No i waga. Waga. A ile waży, pamięta Pan? 185 kg. No, gdzieś koło tego. Tutaj Państwo tego nie widzą, ale jest stojak ze stali nierdzewnej, jest zrobiony fundament. Czy Pan robił sam ten fundament? Tak. Były jakieś problemy z tym fundamentem? Było. Dostał taki, Pan od nas jakieś instrukcje i wszystko? Dostałem taki schemat, ale zrobiłem go inaczej, nie? Bo tam był inaczej, bo na takich dwóch stopach tak. Zrobionych, a ja bym zrobił w całości, żeby było stabilniejsze to. Moim zdaniem będzie to chyba lepiej sprawowało. Ja mam też w domu tak zrobione jak Pan, czyli mam płytę, nie mam stop fundamentowych. Chodźmy do kotłowni i dokończymy rozmowę z Panem Jerzym. Panie Jerzy, jesteśmy teraz u Pana w kotłowni. Nie jest to pierwotne pomieszczenie, gdzie była kotłownia. Teraz tu jest maszynownia. Kotłownię mamy tutaj za ścianą. Jakim piecem Pan ogrzewał dom? Zwykły piec na węgiel. A ile lat służył ten piec u Pana? No, ten piec jest już drugi. Wcześniej był też taki sam, a ten ma gdzieś około 10 lat już. Czy jak dużo węgla Pan spalał? No, 5 ton. 5 ton. Hmm. A to był węgiel, czy to był ekogroszek? No, węgiel przeważnie. A jakie grzejniki ma Pan w domu? Zwykłe, te aluminiowe. Aluminiowe. A jaką temperaturę Pan w środku lubił? No, na piecu było 70, a w domu to tak 21. 21. No to stąd też dlatego dobór pompy jest taki, która będzie potrafiła właśnie robić 18, dużą temperaturę, żeby Panu było po prostu łatwo ogrzać. Panie Jerzy, czy widzi Pan różnicę pomiędzy tamtą kotłownią a tym tutaj? Na pewno. Czy jest Pan zadowolony ze zmiany? No jest. Co Pana w życiu zmienia pompa ciepła? No obsługa i, no i mniej pracy przede wszystkim. Nie trzeba nic tu robić, bo się ustawi praktycznie i tylko chodzić, sprawdzać, czy coś się nie dzieje, nie? Tak. No bo cóż, więc jak się ustawi raz, dopasuje się te parametry, wiadomo, trzeba trochę przy tym pochodzić, tak. Pokombinować, ustawić to nie więcej, żeby to grało i cóż więcej. No bo powiem Panie Jerzy, że właśnie i Państwu też powiem, że bardzo często ten argument jest bardzo pomijany, bo klienci często mówią, że pompa się nie opłaca, pompa się nie wróci i tak dalej, ale urządzenie ma się nie wrócić, urządzenie ma służyć. Ma służyć, tak. Czyli tutaj dla Pana bardzo ważne było, a Pan ten węgiel znosił, czyścił Pan ten piec. Ile razy go Pan czyścił w tygodniu? No, raz na miesiąc. Raz na miesiąc. Łatwe to było, czysto? Łatwe to na pewno. Pan to? Umorusany cały w tych sadzach. No nic dobrego. No. Nic kiedyś dobrego. Tak było, nie? No bo kiedyś piece były, no to tak było, a teraz zmienia się wszystko. Nowoczesność i pompy, i klimatyzatory, różne urządzenia. No właśnie. Teraz już... Tutaj, a u Pana w rodzinie jest już pompa, którą zainstalowaliśmy rok temu. I Thermatec. I co, są zadowoleni? No, na razie się sprawdza dobrze. No, także jest już przetestowana, także już nie widzę tam problemu. Na razie jest ok. Tak. No. Czyli po prostu jest tu u Państwa duża zmiana. Proszę powiedzieć mi, ile metrów ma dom? Tu będzie gdzieś około 200. 200 metrów. A ocieplenie stropu? Stropu właśnie, nie wiem jak tam jest u góry, czy tam jest wełna dana, czy tych... Hmm? Chyba mi się wydaje tylko wełna dana, a na stropie nie ma nic jeszcze. Tak. A proszę powiedzieć, jak Państwo decydowali o pompie ciepła. W jaki sposób tę decyzję Państwo podjęli? Ktoś Państwa namówił, Państwo czytali? Jak to się wydarzyło? Dużo żeśmy czytali z żoną, nie? Najpierw żeśmy się zastanowili nad tym wszystkim, to z pół roku trwało to, żeby dojść do czegoś, poszukać coś dobrego, czy to prawda, czy nieprawda, jak to działa. Bo dzisiaj na świecie to jest różnie. Są tyle kombinatorów, że mogą taki kit wcisnąć, że no, później będzie człowiek plusem, że kupił, a ja jestem ostrożny, bardzo dużo właśnie czytamy i
jedziemy oglądać gdzieś, jak ktoś ma, nie? Tak. Sprawdzić to i tak dalej. Czyli pan się wyedukował przed decyzją, tak? Tak, tak. Czyli nie tak, że nie od razu. Przyszedłem do państwa, nie, nie. Od razu państwo kupili i tak dalej, tylko to był proces, bo państwo kupili specyficzną pompę. No. Powiedziałbym, że taki high-endową pompę na rynku. Nie jest to pompa dla wszystkich, dla ludzi, którzy cenią sobie najwyższą jakość. Dlaczego właśnie to urządzenie padło? Co przekonało? Co przekonało? Pana? No. Bo cena jest wysoka. No cena jest dosyć duża, no, jako jest na tą pompę, no, ale tak. Dosyć dobra ponoć, to co będę się zastanawiał, jak dobrze działa i będzie działało, no to cóż, tylko cieszyć się z tego. Czy korzystał pan z jakichś dotacji? Będziecie korzystał, bo ja nie pamiętam. Tak, z dotacji. Z dotacji Czyste Powietrze, tak? Tak, tak. I tutaj opieka mojej firmy Iwonki, dziewczyn z biura, pozdrawiam dziewczyny z biura, no. Naprawdę dobrą robotę. Także już za niedługo złożymy jakby pana jakby wnioski. Czy jak chłopaki montowali tutaj, to miał pan jakieś zastrzeżenia, jakieś zmiany pan wprowadził? To znaczy na początku, jak tu przyjechali, nie, no to już ustalili mniej więcej, jak co tu ma być, nie? No i resztą oni sobie sami tu zaplanowali, jaką tam koncepcję wzięli, no bo wzięli swoją, bo każdy tak. Musi to napić. A ja tu im wiele nic nie mówiłem, no. Tam. Jest system przeciwzamarzyniowy, to jest takie no bogate wyposażenie, wszystko jest na miedzi, i ta system awaryjny, z akumulator z podtrzymaniem, tak. Zbiorniki stali nierdzewnej, proszę państwa, 200-litrowy zbiornik, 200-litrowy bufor stali nierdzewnej, z Termateka. Kto ogląda nasze kanały, to wie, że jakby lubimy te zbiorniki, instalujemy naszym klientom. Okej, teraz czeka pan, aż przyjedzie odbiór. Na uruchomienie. Naszej pracy i uruchomienie. No i testy. Będzie się testowało. Będziemy do pana przyjeżdżać. A ja lubię testować. Bo jesteśmy blisko. Termatek, rok, pół roku, może nie pół roku, no ale tak. Bardzo szybko, żebym to ogarnął z tymi trafnionymi w tą pompę tamtą, Termatek. Tak. I powiem panu, że do tej pory na krzywej idzie i zadowolony jestem. Czyli a jeszcze będę próbował inaczej zrobić na pokojowy sterownik i zobaczę, jaka będzie różnica między tak, tylko, że krzywą a tym, nie? Czyli lepiej mi będzie na sterowniku jechać, czy krzywą, nie? Bo mówią, że krzywą lepiej prawdopodobnie, ale nie wiem, bo nie miałem tego sterownika pokojowego, to nie wiem właśnie, ale... No tutaj w Akondzie jest coś, czego nie ma w Termateku, czy jest to autoadaptacja, mierzenie temperatury w środku, pompa się uczy, tak jakby taki dodatkowy program, który jakby ułatwia obsługę. W Termateku faktycznie trzeba... Samemu tam. Tak, tego Termateka instalujemy, mamy ze 400 tych pomp w całej Polsce. Też fajna pompa. Okej, i teraz tutaj piec tutaj stąd zniknie za niedługo. No i co, czekamy aż przyjdzie zima. Pewnie tu do pana będziemy wpadać. Mamy podlicznik prądu. Jest, będziemy kontrolować, jakie jest użycie. Będę zapisywał. Jakie jest zużycie prądu. W tamtej pompie to wszystko wpisane dzień w dzień, po kolei, ile stopni, ile wzięło, wszystko napisane przez rok. Tak. Także widzę różnicę, jak, w jakich temperaturach pobierała, ile, co, jak. No i na razie gitara. Super. Cieszę się tylko. A z tego zobaczymy, jak będzie. Bo powiem panu, że my całe serce wkładamy w to, żeby to było dobrze zainstalowane i żeby to hulało na dobrych podzespołach. Bo tu jest Kalefi i Afrizo i to, co zacnego można dorzucić do układu. Pompa obiegowa Grundfossa. Kurde, wszystko jak należy. No to co, miłego użytkowania. Zobaczymy się w zimie, jak będzie minus 15 pewnie. Tak, zobaczymy. To liczę, że będzie taka pogoda. Ja wiem, proszę państwa, że wszyscy nie chcą takiej pogody, ale ja chcę po to, żeby przyjechać, włączymy tutaj, zagrzejemy pewnie bufor do 70 stopni, czy zbiornik ciepłej wody użytkowej. Zobaczymy, jak to będzie po prostu się sprawowało wszystko. No. Na razie działa. Będzie działało. Będzie działało. Jasne. No. To co, panie Jerzy, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję. I co? I miłego użytkowania. A państwu życzę zdróweczka jak zawsze. Trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie, kochajcie się. Mamy piękny wrzesień. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.